prezentację ze stoiska LG. Pokażemy Wam troszeczkę nowości. Jedynym modelem, który mogę tutaj wziąć do ręki i Wam trochę pokazać, to jest K40, czyli najniżej pozycjonowany z tych trzech premierowych, powiedzmy, średniaczków LG. No cóż, telefon poprawny, niczym szczególnym się nie wyróżnia, ale nawet ten najtańszy ma już czytnik linii papilarnych. Obudowa z tworzywa, ale całkiem nieźle wyważona, porządnie zrobione to jest. No i w tych telefonach znajdziemy fajną funkcję, o której mało kto wspomina, a która dla wielu z Was może być dosyć ważna. Mianowicie sprytne podtrzymywanie odtwarzania w tle. Zwykle jest tak, kiedy na przykład słuchacie muzyki z YouTube'a, no wielu z nas tak robi, po wygaszeniu ekranu muzyka się wyłącza, no i na przykład trzeba kombinować ręcznie, przyciemniać ekran i tak dalej. Tutaj jest specjalny tryb, który powoduje wygaszenie ekranu, zablokowanie wyświetlacza przed przypadkowymi dotknięciami, a telefon wraca do normy po dowolnym przeciągnięciu po nim palcem. Czyli przeciągamy palcem, ekran znowu się rozświetla, możemy sobie wyłączyć muzyczkę i tak dalej, ale kiedy ekran zgaśnie, telefon nie reaguje na różne tam dotknięcia, a muzyka nadal nam gra. Żałuję, ale mogę Wam pokazać tylko tyle, ile widzimy teraz tutaj przez okienko. Specyfikacje już dobrze znacie, zresztą znajdziecie je w linku poniżej tego filmu oraz na mgsm.pl. Strasznie chcieliśmy pokazać Wam średniaki, które LG zakomunikowało na krótko przed MWC. No ale niestety, podobnie jak w przypadku kilku innych producentów na tegorocznych targach, mogę je Wam pokazać tylko przez szybkę. Nie wiem, czego producenci się wstydzą. Pod tym telefonom niczego nie brakuje, biorąc pod uwagę, że są to telefony klasy średniej, niedrogie, bez jakichś specjalnie wyróżniających się funkcji. I w zasadzie na tą chwilę, co mogę Wam powiedzieć i na co mogę zwrócić Waszą uwagę, to w sumie dosyć fajna, stylistyczna spójność tych modeli. Chociaż tak naprawdę mamy tutaj i serię Q, i serię K. I to chyba wszystko w kwestii naszego uzupełnienia na temat premier LG podczas MWC 2019. Dzięki za oglądanie i zostańcie z nami.